widziała bardzo dawno. Chyba nigdy. Ostatnio to dużo uśmiechu było tutaj na zabawie sylwestrowej, ale Państwo macie o wiele więcej energii niż ci, na których szampan wtedy zaczął działać. Jako że ilość dojrzałych ludzi na świecie rośnie i macie Państwo, tak jak mówiłam wcześniej, niezwykle wiele sił, chęci do działania, w związku z tym pojawia się też w kalendarzu coraz więcej dni, które mają stanowić okazję do celebrowania dojrzałego wieku. Mogą Państwo świętować przez cały rok. Zaczynacie 21 i 22 stycznia, świętując Dzień Babci i Dziadka. Ale co, jeśli nie jesteście babcią ani dziadkiem? No to możecie świętować 15 czerwca. Wtedy jest takie bardzo świadome święto, Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Nieco później, na początku jesieni, 1 października, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. A jutro, 14 listopada, aż Światowy Dzień Seniora. I z tejże okazji witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury w ramach obchodów Światowego Święta Dnia Seniora. Święto to organizujemy pod patronatem ministra pracy i polityki społecznej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, pana posła na Sejm Piotra Walkowskiego oraz wójta gminy Ostrów Wielkopolski pana Piotra Kuroszczyka. Zapraszam na scenę rzeczonych już wcześniej dwóch Piotrów, pana posła i pana wójta. Witam Państwa serdecznie na gościnnej ziemi gminy Ostrów Wielkopolski w Wysocku Wielkim. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, są tu przedstawiciele z kilku powiatów, nie tylko ostrowskiego, pleszewskiego, ale również ostrzeszowskich, być może kępiński, krotoszyński. Także jestem bardzo zadowolony, iż pan poseł wystąpił z taką inicjatywą i mogę Państwa przyjmować w Wysocku Wielkim. Zawsze jest dobra okazja, żeby pokazać gminę Ostrów, jej potencjał i jej mieszkańców. Oddaję teraz głos sprawcy tego całego zamieszania i gospodarzowi dzisiejszej imprezy, panu posłowi Piotrowi Walkowskiemu. Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się w przededniu Światowego Dnia Seniora. Spotykamy się, no powód jest prozaiczny. Jutro już znowu przybyć do Warszawy. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, jest przyjęte w naszej tradycji, że kiedy słońce zapada dnia poprzedniego, zaczyna się poprzez Wigilię wydarzenia, które będzie dnia następnego. Nawiązuje tu chociażby do największego naszego święta kościelnego, największego święta rodzinnego, Świąt Bożego Narodzenia. Praktycznie rozpoczyna się Wigilia. Tak też ten wieczór chcieliśmy się z Państwem spotkać tutaj w Wysocku. No, miejsce to wybrałem z tego powodu, że od, dobrze liczę, 22 lat jestem związany z Wysockiem Wielkim. I tak notabene za kilka dni będę właśnie wchodził 22 lata mojego związku z Wysockim Wielkim. Drugi powód to jest ten, że w dniu dzisiejszym pan minister pracy i polityki społecznej nie może być razem z nami, ale był tutaj na spotkaniu z okazji pięciolecia powstania Ostrowskiego Stowarzyszenia Trzeciego Wieku. Był tutaj z nami, uczestniczył w pikniku. Jest wiele osób, które było tutaj w Wysocku 24 czerwca. No i takie połączenie troszeczkę historyczne nawiązanie. Pan minister, jak już powiedziałem, nie mógł być, ale przysłał pismo. W późniejszym okresie zostanie to pismo odczytane, w którym składa Państwu najserdeczniejsze życzenia. Szanowni Państwo, rok 2012 jest rokiem szczególnym. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła
ten rok rokiem solidaryzmu międzypokoleniowego. Jest inicjatywa podjęta przez rząd i przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, że wchodzimy w programy tak zwane senioralne. Pięknie Państwo wchodzicie w ten wiek jesieni, ale żeby ta jesień przybrała pełnymi, wyrazistymi barwami, to potrzeba w nią wchodzić stopniowo. A pięknie go wykorzystujecie. Jesteście w dalszym ciągu ludźmi aktywnymi. Samoorganizujecie się. Przykładem tej samoorganizacji jest, myślę, najliczniejsza organizacja tu na tym naszym spotkaniu z panem rektorem Józefem Kozanem na czele. Józef, witamy Ciebie osobiście i wszystkich członków Ostrowskiego Stowarzyszenia Trzeciego Wieku, które, jak już powiedziałem, w tym roku obchodzi pięciolecie swojej działalności i można powiedzieć, że jest to nawiązanie, kontynuacja tego pięciolecia, który jubileusz odbył się w czerwcu. Szanowni Państwo, przyjechała do nas mocna ekipa, ze względu na odległość i na warunki pogodowe, no jak również stan naszej szosy za wypoczynek, troszeczkę opóźniona, dlatego też przepraszam za problemy z miejscami do siedzenia. Reprezentacja z terenu powiatu kroteszyńskiego z panią Marią Kazimierą na czele. Mario Kazimiero, pokaż się. Szanowni Państwo, pani Maria jest kierownikiem Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej, kierownikiem Biura Kółek i Organizacji Rolniczych w Krotoszynie, a w ogóle zajmuje się współpracą z organizacjami wiejskimi działającymi na terenie powiatu krotoszyńskiego. Przyjechała ze sobą przywożną z tegorocznych gospodarzy 11 przeglądu zespołów ludowych z Łagiewnik. Przyjechali do nas również goście z powiatu szczeszowskiego. Nie będę wymieniał nazwiska i imienia, bo bym się pomylić, ale witamy aktywny Oszczerz, który wszystko swoją delegację Oszczerzy i Grabu na wprost. Szanowni Państwo, miałem okazję zrobić sobie zdjęcie z aktywnymi brydżystami, którzy tutaj, klub brydżowy Ostrowski, i mówią, że mimo, że jeszcze nie mam lat, ale mnie zapraszają, żebym sobie z nimi pograł. I tak jak prezes, panie prezesie, proszę w imieniu tutaj grupy. Pan prezes powiedział, że od 15 lat przewodzi klubowi. Ja mu odpowiedziałem, że ja 15 lat ostatnio brydża grałem. Myślę, że jak zaczniemy grać, macie fory, przez to przegracie, ale przez 15 następnych lat dołączę do was poziomy. Przybyli do mnie przyjaciele, z którymi 25 lat temu na ziemi ostrowskiej rozpoczynałem pracę zawodową, bo tak się akurat składa, że w miesiącu październiku, 1 października 1987 roku rozpocząłem pracę. Moi przyjaciele, którzy wprowadzali mnie w życie zawodowe, w tej chwili leciutko się postarzyli, przeszli na emerytury. Chciałem mojego przyjaciela Kazimierza zrobić emerytem, ale mówi, jeszcze troszeczkę brakuje. Także witam, Kaziu, pokaż się i witam delegację z Górna. Szanowni Państwo, są na sali osoby, które ostatnie 20-30 lat pracowały społecznie na rzecz naszych lokalnych społeczności.
Są sołtysi, są przewodniczący rad, są obecne i były szefowe kół gospodyń wiejskich. Są osoby, które swoją aktywnością przez lata budowały te nasze małe ojczyzny, a w tej chwili jeszcze współpracując, pomagając czynnie i doświadczenie, budując i integrując nasze małe społeczności. Witam Was serdeczne koleżanki i koledzy, troszeczkę wcześniej ode mnie urodzeni. Jest na sali również osoba, która dała mi takiego kopa społecznika. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyście powitali oklaskami seniora Wysocka Wielkiego, seniora sołtysa Wiktora Krawczyka. Panie Wiktorze, witamy serdecznie. Szanowni Państwo, ponad 20 lat temu pan Wiktor poprosił mnie na tą salę, żebym wziął udział w sesji Rady Gminy Ostrów pierwszej kadencji. Zaprosił i tłumaczył mi, na czym polega samorządność. Tak mi to wytłumaczył, że za rok byłem już przewodniczącym Rady Sołeckiej i zastępcą pana Wiktora w tamtym okresie w Radzie Sołeckiej. A już na następny rok wziął i przygotował listy poparcia i kopnął mnie do tego, żebym został radnym gminy Ostrów Wielkopolski. Szanowni Państwo, jest jeszcze wielu tutaj znajomych, z którymi na różnych etapach spotykam się dnia codziennego, w różnych momentach, w różnych sytuacjach. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jak już jesteśmy, kto stanął na mojej drodze? Jeżeli Państwo przypomniecie sobie, w ubiegłym roku, we wrześniu, po rozpoczęciu kampanii wyborczej do Sejmu Parlamentu w 2011 roku, wisiały takie plakaty. Na jednym bardzo ładna młoda kobieta i na drugiej starszy, taki sobie pan. Poproszę w tej chwili tą panią, która zeszła z plakatu, po to, ażeby być razem z nami. Zapraszam Angeliko. Pani Angelika Możdżanowska, senator Rzeczpospolitej Polskiej, senator naszego okręgu wyborczego. Kępno, Oszczeszów, Ostrów, Krokoszyn. Czyli z uwagi na to, że w naszym okręgu wyborczym jest wybierany jeden senator, w tym przypadku senator Płci Piękny, czyli pani senator, jest to nasza pani senator. Przyjechała na dzisiejsze spotkanie, żeby być razem z Państwem. Z uwagi na to, że ja jeszcze będę dużo dzisiaj mówił razy i dużo miał wejść, w tej chwili poproszę panią senator o zabranie głosu. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle, drogi Piotrze. Przede wszystkim dobry wieczór. Bardzo dziękuję za to zaproszenie na tą dzisiejszą, na to dzisiejsze spotkanie i tą wyjątkową uroczystość, bo to bardzo ważny dzień. Dzień seniora. Senior to jakże piękne słowo. Piękne, bo na tyle dojrzałe, by móc z dumą powiedzieć o swoich sukcesach, doświadczeniach, porażkach, wszystkim, co nas w życiu spotkało, co jest konsekwencją tej wytrwałej, aktywnej, sumiennej pracy. I za to przede wszystkim należą się Państwu ogromne podziękowania. Chociaż ja nie wiem, czy mi również. Dlaczego? Bowiem jako ostatnio miałam patronat honorowy nad turniejem ogólnopolskim badmintona, to mówią: pani senator, pani w grupie seniorów. Ja mówię: okej, ponieważ tam seniorzy są od 33 roku życia. Więc grałam w grupie seniorów. Także bardzo serdecznie i bardzo mile jest w tym towarzystwie. Moi drodzy, kochani seniorzy, chciałam przede wszystkim podziękować. Podziękować za ten aktywny tryb życia.
za te rozwijanie pasji i zainteresowań, za to, co przekazujecie młodemu pokoleniu, czyli ten pełen entuzjazm i zaangażowanie. Wiele razy jest to potwierdzone tym, że realizujecie swoje młodzieńcze marzenia, które nie zawsze można było zrealizować, bowiem nie zawsze można było pogodzić czy też obowiązki zawodowe, czy obowiązki rodzinne. A teraz jest taki moment. Za to dziękuję. Proszę jednocześnie, zarażajcie nas tym swoim entuzjazmem, tym uśmiechem, tymi wartościami. Przekazujcie to, co macie w sobie najlepsze. Tą dobroć i uśmiech dnia codziennego, bo to jest najważniejsze w życiu. Chciałam dzisiaj podziękować, ostatnie słowo, panie pośle. Chciałam dzisiaj podziękować za ten dzień, bowiem zaczęłam go w przedszkolu. W przedszkolu optymistycznym, gdzie byłam świadkiem obrad Sejmu. I tam takie 3-letnie dzieci miały obrady i uchwalały, jak należy zachowywać się w przedszkolu. Cudowne, mówię, zaangażowanie uczynek kreatywności, te najmłodsze pociechy i mnóstwo babci, dziadków i rodziców. Mniej rodziców, bo rodzice wiadomo w pracy i bardzo dobrze, że mamy możliwość obserwowania i dobrze, że są ci nasi seniorzy. Następna wizyta to coś wspaniałego, co się rodzi przez pokolenia. Młodzi ludzie oddający krew, ratujący życie, ponieważ chcą być dawcami szpiku kostnego w walce z ogromną i okropną chorobą, jaką jest białaczka. Czyli to zaangażowanie kolejnego pokolenia i wieczorem seniorzy. Jakże aktywni, radośni, cudowni. Zobaczcie państwo, jaka solidarność pokoleń jest nam potrzebna. I to musimy pielęgnować my wszyscy. I za to my z panem posłem jesteśmy odpowiedzialni. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję, droga Angeliko. Tak jak powiedziałem, nie mógł dzisiaj być obecny pan minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, jednakże drogą listową przesyła nam życzenia. Jeżeli państwo pozwolicie, odczytam. Spróbuję, bo pan wójt nie zabrał okularów, może by mi były pomocne. Rękę mam jeszcze na tyle długą, że chyba jeszcze odbyć. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 roku. Szanowni Państwo, uczestnicy uroczystości obchodów Światowego Dnia Seniora Wysocku Wielki. Niezwykle ciepło wspomina mój pobyt na ziemi ostrowskiej w czerwcu tego roku i miłe spotkanie z członkami Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie jubileuszowe, w którym miałem przyjemność wtedy uczestniczyć, było niezwykle radosnym wydarzeniem. Jestem przekonany, że i tym razem stworzycie wspaniały klimat i żałuję, że nie mogę spotkać się z wami osobiście. Dlatego też pozwalam sobie za pośrednictwem tego listu i korzystając z uprzejmości posła Piotra Walkowskiego przekazać wam wszystkim gorące życzenia zdrowia i wielu lat życia wypełnionych szacunkiem, na jaki państwo w pełni zasługujecie. Zważywszy, że wasze doświadczenie zważywszy na wasze doświadczenie i mądrość życiową. Ideą Międzynarodowego Dnia Osób Starszych ustanowionego przez ONZ jest kształtowanie społeczeństwa, które będzie akceptowało i ceniło starość. Każda faza naszego życia ma nieocenioną wartość. Wiążą się z nią określone prawa i możliwości. Wiek senioralny jest naturalną i nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. Życzę wszystkim, żeby ten okres był czasem aktywnym, pełnym pasji i wyjątkowym. Z pozdrowieniem Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowni Państwo, jesteśmy po powitaniach. Widzicie Państwo, że na stołach są szampany. Tak. Szanowni Państwo, jeżeli traktujemy dzień dzisiejszy, że jest dniem świątecznym,
No to rozpoczniemy od symbolicznej lampki szampana. Panowie, butle w dłonie, są tutaj przygotowane literatki. Prosiłbym, żebyście panowie te literatki napełnili i ugościli osoby, które tutaj przybyły. Panie senator, my asystujemy. Józefie, drogi Józefie, mogę cię prosić do pomocy. Pan Józef oprócz tego, że jest emerytowanym dyrektorem, rektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest również radnym miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dobrze powiedziałeś, Piotr Opoku. Szanowni Państwo, toasty trzeba umieć znosić, ja tego nie potrafię. Dlatego też poprosiłem mojego serdecznego przyjaciela, kolegę Józefa Kozana, ażeby w imieniu nas wszystkich zniósł toast. Mówiłem kolego Józefie, 1% przygotowane, 99% improwizacji. Proszę bardzo, kolega Józef Kozan. A zatem, korzystając z tej okazji, że jesteśmy tutaj w tak cudownej atmosferze i w takim gronie, jako że Wigilia to moment wyczekiwania tego, co nastąpi, a ten dzień seniora jutro. Cieszę się bardzo, że nasi gospodarze zdecydowali, że to właśnie dziś będziemy się tu spotykać i będziemy mogli przeżyć kolejną naszą przygodę senioralną. Niech nam zdrowie służy, niech wszyscy będą szczęśliwi, niech się spełniają plany i marzenia i niech nam wszystkim będzie dobrze. Póki co, stąd. Sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. No i oczywiście kosztujemy. Jedni mają więcej, drudzy mają mniej, ale wszyscy mają to samo. Bądźmy sobą w zdrowiu do następnej okazji. I niech tak pozostanie. Dziękuję bardzo. Wysocka Wielkiego ufundowali torów. Proszę tutaj o zrobienie miejsca. Oczywiście tak, bo całą noc biegła tego torta. Razem ze mną oczywiście. Drodzy dżentelmeni, myślę, że pomożemy. Także pani senator pomagała nalewać, teraz będzie dzielić, a tutaj panowie pomogą i rozniosą to. Może spokojnie. Może spokojnie. Aby przyjechać.
krawat. I teraz tak, jak pani senator mówiła, była pani w przedszkolu, jak się po raz pierwszy idzie do przedszkola, to się jest mianowanym na przedszkolach. Jak się pierwszy raz idzie do szkoły, się mianuje na ucznia. I byłem na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na 6. otwarciu, mianuje się na studenta. Teraz, szanowni państwo, jest rok 2012. Liczymy, że senior zaczyna się od 60 roku życia. Czy są na sali osoby, które urodziły się między 1 stycznia 1952 roku a 14 listopada 1952 roku? Jeżeli takie osoby są, prosimy tutaj do ślubowania. Kto mianuje cię na pełnoprawnego seniora? Ira mianuje cię na pełnoprawnego seniora. Basiu mianuje cię na pełnoprawnego seniora. Słowiku życia, Irena, mianuje cię na pełnoprawnego seniora. Mariolka, ach te oczy, mianuje cię na pełnoprawnego seniora. Ira mianuje cię na pełnoprawną seniorkę. Kochana Stasiu, a dzisiejsza? Kochana Stasiu Majowa. Z przeniesieniem na dziś. Mianuje cię na pełnoprawnego seniora. Grażynko, mianuje cię na pełnoprawnego seniora. Danusiu, mianuje cię na pełnoprawnego seniora. Na imię? Henryku, mianuje cię na pełnoprawnego seniora. A z uwagi na to, że jesteś z tego rocznika ostatnim seniorem mianowanym, to ta laska, która mianowała, niech ci się przyda na stare lata. Proszę. Nie myśl, ile razy wzejdzie pora na zorza. Licz czas, w którym możesz pomóc sobie i innym. Licz czas. Licz czas, który możesz pomóc sobie i innym. Licz czas, który możesz pomóc sobie i innym. Nie, nie bój się, możesz sobie iść dokąd chcesz, kiedy chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. Oh,
się tak żyć nie chce. Już mówię, lepiej, żeby mnie tam na ten cmentarz wywieźć. I wieczny spokój nie miała. No co ty, Godor? Dzieci młodzi, to ino gadają tak. No i lepszy zawód dzisiaj to rencista i emeryt. Przyjeżdża listonosz za gwizdo, kasę ci wyliczy i jesteś panią swojej sytuacji. No, ja bym tak mówiła, że jestem panią w sytuacji. Ale żeby to dwa razy w miesiącu, chociaż co drugi tydzień przyjechać. No, wiesz, masz rację, ale jak to załatwić? No, ja już se tak pomyślałam. Ja tu widziałam tą naszą pani poseł. Chciałam już i podpowiedzieć, może ona by nos tam trochę wepchnęła do tego całego senu, bo tyś już płacz pan poseł. Tak. Miejsce, żeś tam urokował. No już tam miejsce zaklepałam. Dobrze się tam siedzi. No. Dobrze się tam siedzi. No. No, ale wiesz co, no, ale a na kuturę, a z jaki łebcy? Ja powiem ci, ty pójdziesz rencis. Ja też wygór ruszańca, a Barkowskiego wezmę z PSL-u. Jako łachmona, nie? No. A ja tak pomyślałam, że nie może bez żołądku serca do Barkowskiego bym się dostała. Ja bym chodziła na jagody, a ty na te prawdziwe grzyby. O, właśnie. A on lubi grzyby? Lubi? No nie wiem, ale na pewno by grzybów nie lubią. A jeszcze takie prawdziwe jak u Nowotu. O, właśnie, takie prawdziwki. No jakoś musimy to wszystko załatwić. Może nos jakoś ta partia weźmie i popchnie na nim. Może pani Angelika, ona jest taka fajna. No. Wiesz, jak były te głowy, ja się pytam sąsiada, ej, na kogo ty jest głosował? No na tę ławkę, co tam wisi na moim słupie. Wszystkie chłopy nasi na nią głosowali, no musiała przejść. No a ona tak nosi sobie słupniczki, tak? Bo ona by się nadawała, kochani, nawet na marszałka. Bo ta nasza pani marszałek jest fajna, spokojna, ale taką jakoś nie uczesano, a taką blago, jakby się ciągle czegoś boła. Jakby się ciągle jelękała. A Angelika, o, zobacz, jak się uśmiechała, nie? Jezus, no widzisz? Byłaby dobra. Ale to musi żyno z tym swoim walkiem, z tym Walkowskim załatwić i na przyszły rok może nos tam jakoś na te listy wciągnie. No ale dobrze, ręciście i żywy różaniec, będziecie głosować na nos? Listowy młodziec umy, listowy przyjedzie dwa razy w miesiącu. Lekarstwo 30% i bez rok cały co miesiąc 200 zł więcej. Wystarczy?
jednej umie cały ślub. Pijany był wzięły na ślub i wczoraj olawali do mych drzwi.